powiedział, że pamiętam, pierwszym gościem była Ilona Felicjańska. Nie, drugim. Drugim. Pierwszym gościem był Tomasz Jacyków. Czyli na początku była Ilona Felicjańska, która niedawno wydała książkę. Tak naprawdę zanim ta książka się ukazała, wystarczyły fragmenty, żeby było głośno. I Ilona spotkała się już z falą krytyki. I jestem ciekawa twojego zdania, tak z boku. Co o tym uważasz? No właśnie, tak. Dostałem książkę, ale nie miałem czasu jeszcze jej przeczytać. Książka nie jest jeszcze wydana, dopiero będzie. Z tego co wiem, Dorota Wellman napisała bardzo pozytywną recenzję. Napisała coś w stylu, że zapomnieliście już o Ilonie Felicjańskiej, przekreśliliście ją, a to błąd. Ciężko mi jest powiedzieć, ponieważ nie czytałem książki, ale nie spodziewałbym się, żeby media przyjęły to pozytywnie, ponieważ wizerunek to jest coś, co się za człowiekiem ciągnie. Jeżeli media chcą zniszczyć, to będą niszczyły. I wygranymi są osoby, które to po prostu przetrwają. Bo to jest naprawdę często bardzo dużym problemem. Ja miałem rozmowę z jednym z moich gości, która jest misja tej rozmowy bodajże za 2 tygodnie, gdzie mówi bardzo o tym, jak pewne portale wpłynęły na wizerunek i co wpłynęło niestety bardzo niekorzystnie na całe jej życie. Do tego stopnia, że takie osoby boją się rano włączyć komputer, bo nie wiedzą, co przeczytają na swój temat. Zazwyczaj to jest stek bzdur.